Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary zatytułowanej Płomień i Krzyż, tom drugi. Czyta Janusz Zadura. Katarzyna. Oczy anioła nie przypominały oczu żadnego znanego stworzenia. Ani człowieka, ani zwierzęcia. Przywodziły na myśl... Labirynt wypełniony korytarzami szaleństwa, które prowadzą wprost w otchłań smutku i bólu. Smutku i bólu tak bezbrzeżnych i tak oszałamiających swym ogromem, że aż przechodzących w zapiekłą nienawiść do każdej istoty, która podobnego bólu oraz podobnego smutku nie jest w stanie odczuwać. Anioł skrzyżował spojrzenie z Arnoldem Lewefelem, lecz ten nie cofnął wzroku. Zaproszono mnie, oznajmił obojętnym tonem inkwizytora. Można by się spodziewać, iż stojąc koło tak wielkiej istoty jak anioł, człowiek będzie czuł jakiś zapach. Potu, skóry, piór. Tymczasem Lewefel dzięki nadzwyczajnie wyczulonemu węchowi, mógł poczuć nawet zapach metalowych ogniw kolczugi, zapach drewnianych drzwi, zapach kamiennych murów. Leciało anioła! Zdawało się być zapachową pustką, kompletną nicością. Gdyby zamknąć oczy, to o istnieniu anioła nie przekonałyby się ani słuch, ani węch. Anioł zdawał się nie słyszeć słów Lewefela, gdyż nie odstąpił nawet na krok. I nadal zasłaniał rzeźbione drzwi swym, ogromnym, obleczonym, srebrzystą kolczugę ciałem. Jego skrzydła były, co prawda, zwinięte za plecami, lecz feld dojrzał, jak ruszają się i drgają, w każdej chwili gotowe, by wystrzelić niczym góry pędzącego lodu i zmiażdżyć wszystko, co stanie na ich drodze. Cały czas nie odrywał wzroku od oczu anioła. Również cały czas widział w nich przejmujący ból i smutek oraz przeszywającą nienawiść. Nie skierowaną do niego, jako do Arnolda lewefela inkwizytora wewnętrznego kręgu inkwizytorium Lecz jako do istoty niebędącej w stanie doświadczać tych samych uczuć Czy anioł mu zazdrościł? Czy nim pogardzał? Zapewne i jedno i drugie Wreszcie anioł odstąpił na bok, przesuwając się z zadziwiającą, jak na tak potężną posturę, szybkością i lekkością i odsłonił drzwi z mosiężną klamką i mosiężną kołatką. Kołatkę wykuto w kształcie węża nanizanego na miecz. Wąż miał jeden oczodół pusty, drugi połyskujący krwawym kryształem rubinu. Inkwizytor zastanawiał się przez chwilę, czy ma to określone znaczenie symboliczne, czy też po prostu kamyk wypadł z kołatki i nikomu nie chciało się wstawić go na miejsce. Tak czy inaczej, Levefel i tak nie miał zamiaru pukać, tylko od razu nacisnął klamkę i wszedł do środka. W komnacie panował półmrok. Jedynym miejscem lepiej oświetlonym był róg pokoju, gdzie na obitym prążkowanym atłasem fotelu siedziała... Czarnowłosa kobieta. Obok niej płonęły grube świece umieszczone w świeczniku, którego trzy ramiona wyrzeźbiono na kształt rozwartych smoczych paszcz. Komnata pełniła rolę gabinetu lub biblioteki, gdyż dębowe półki wypełniane były pięknie oprawionymi woluminami. We wnętrzu pachniało skórą drewnem papierem i fiołkami. Ten ostatni zapach. Zapach olejku, balsamu, a może perfum? Z całą pewnością był już osobistą zasługą przebywającej w bibliotece damy. Katarzyno. lewefel zatrzymał się tuż za progiem. Kobieta uniosła głowę znad książki. Inkwizytor lewefel Jak miło cię widzieć, Arnoldzie. Przywitała go serdecznym tonem, jakby spotkała kogoś dawno niewidzianego, lecz darzonego życzliwością i przyjmowanego z otwartym sercem. Miała ciepły głos młodej, wykształconej kobiety. — Ja ogromnie się cieszę, Katarzyno. — Nic nieznaczące z dawkowe formuły czyniące z nas dwojga drapieżników, coś na kształt cywilizowanych istot — pomyślał lewefel Chociaż może naprawdę jest zadowolona, że mnie spotyka? Tylko czy nie jest to przypadkiem zadowolenie kota, mogącego zabawić się z myszą? A może medyka, któremu pozwolono dokonać sekcji szczególnie interesującego przypadku? Chodź i siadaj, wskazała fotel stojący dwa kroki od jej siedziska. Nadal uśmiechała się serdecznie. Dziękuję. Wiedział, że nie są sami w pokoju, ale nie chciał przyglądać się gabinetowi poprzez bariery dzielące rzeczywistości. Po pierwsze, nie byłoby to uprzejme, po drugie, Lewefel wolał jednak zachować ostrożność i ani nie wykazywać nadmiernej ciekawości, ani nie zdradzać, jakimi dysponuje siłami i w jaki sposób je stosuje. Podszedł spokojnym krokiem i usiadł, opierając dłonie na poręczach. Przeglądał się swojej gospodyni z zaciekawieniem pozbawionym jednak grubiańskiej bezpośredniości. A więc wreszcie znalazłem cię, piękna Katarzyno, pomyślał. A w zasadzie wreszcie to ty pozwoliłaś mi się odnaleźć, dodał szczerze. Długo mnie szukałeś, Arnoldzie, odezwała się jakby odgadując jego myśli. Bardzo długo. Pokiwała głową, nie odrywając wzroku od gościa. Lewefel wyobrażał sobie, że to spojrzenie wielu ludzi mogłoby wprowadzić w zakłopotanie, wielu innych zaugroczyć. Jemu jednak nie robiło żadnej różnicy, czy katarzyna spogląda wprost na jego twarz, czy błądzi wzrokiem po bibliotecznych półkach. I jak mnie znajdujesz? Tym razem zerknęła z figlarnym zaciekawieniem. Przydomek nie kłamał. Katarzyna była kobietą wielkiej urody. Jej delikatną, alabastrową twarz okalały krucze loki, a głębokie oczy błyszczały niczym czarne diamenty. I uśmiech. Katarzyna miała zniewalający uśmiech, taki, jaki chciałoby się widzieć zarówno u przyjaciółki, jak i u kochanki. Na no Levefela nie działał jednak urok tej niezwykłej kobiety. Inkwizytor Arnold Levefel nie miał ani nie pragnął mieć innego przyjaciela niż Bóg, a o urokach cielesnej miłości zapomniał już dawno temu i w żaden sposób nie kusiło go, by sobie o nich przypomnieć. Nie aby ta strona życia brzydziła go lub by musiał się powstrzymywać przed korzystaniem z niej niczym asceci chłoszczący ciało, by wybić z niego wszelkie żądze. lewefela po prostu nie interesowało fizyczne obcowanie z innym człowiekiem, niezależnie od tego, jakiej płci byłby to człowiek. Poza tym, inkwizytor był na tyle utalentowany, czy też może lepiej powiedzieć, na tyle sprawnie odzyskiwał dawne talenty że widział iż postać ślicznej młodej kobiety to jedynie maska płaszcz który narzuciła na siebie potężna i złowroga czarownica oczywiście czarownica służąca teraz sprawie dobra i światła czarownica stojąca po tej samej stronie barykady co Lewyfel czarownica ciesząca się ogromnym zaufaniem wewnętrznego kręgu inkwizytorium ale jednak Czarownica. Widzisz mnie, prawda, Arnoldzie? I znowu podążyła bez trudu ścieżką jego myśli. Czy czytała w nich wprost? Czy też po prostu jego zachowanie było tak łatwe do rozszyfrowania? Oczywiście, odparł. Tak jak i ty zapewne widzisz mnie, dodał. O, tak. Skinęła poważnie głową, tym razem bez uśmiechu. — No właśnie — pomyślał lewefel Nic dziwnego, że trudno jej się uśmiechać, kiedy widzi moją prawdziwą postać. Kiedy zamiast szpakowatego, postawnego mężczyzny o kwadratowej szczęce i szarych, bystrych oczach dostrzega otoczonego czarnym kłębem bladolicego starca o twarzy wyglądającej niczym trupia czaszka obleczona cienkim pergaminem. — Bo tym również jestem — przyznał Levefel — nie po raz pierwszy w życiu i na pewno również nie po raz ostatni. Jestem również tym, kim byłem kiedyś, a byłem postrachem chrześcijan i zajadłem wrogiem najświętszej wiary. Jak dobrze, że ten etap życia już się zakończył. Wiele nas łączy, Arnoldzie odezwała się Katarzyna. Lewefel bez namysłu skinął głową, chociaż oczywiście zupełnie nie zgadzał się z tym twierdzeniem. Nie łączyło ich niemal nic. On był inkwizytorem, całkowicie oddanym Jezusowi i świętemu oficjum, człowiekiem ulepionym i ukształtowanym na nowo. A ona była jedynie wiedźmą. Czarownicą, nadal dysponującą ogromną mocą, lecz pozbawioną aury świętości emanującej z każdego prawowiernego inkwizytora. Teraz, kiedy oswoił się z wnętrzem gabinetu i skoncentrował, dostrzegł postać anioła stojącego za oparciem fotela Katarzyny. Ten anioł miał przymknięte oczy i wydawał się drzemać, a jego śnieżno-białe rozłożone skrzydła tworzyły wokół czarownicy coś na kształt ochronnej klatki. Dziwnie wyglądała ta ciemnowłosa kobieta, w sukni czarnej i połyskliwej niczym futro kreta, otulona alabastrowymi skrzydłami anioła. Jednak Lewefel miał nieodparte wrażenie, że strażujący anioł nie jest jedyną niewidzialną istotą przebywającą w komnacie. Prześladowało go uczucie każące domyślać się obecności kogoś jeszcze, kogoś bardzo niebezpiecznego i bardzo silnego. Inkwizytorowi wydawało się nie tyle, że jest badany i oceniany, ale wręcz dokonywana jest na nim wiwisekcja przez kogoś ukrywającego się poza barierami realnego świata. Lecz tego kogoś Lewefel nie był już w stanie dojrzeć bez odwołania się do świętej magii, której rzecz jasna nie wypadało stosować, będąc zaledwie gościem. Widzisz również ich, prawda? zapytała katarzyna. Widzę anioła, odparł szczerze Lewefel, gdyż nie zamierzał udawać, że dostrzega coś, czego nie dostrzega. Mój strażnik. Uśmiechnęła się czarownica. Nie w znaczeniu strażnika więziennego, wyjaśniła zaraz zupełnie niepotrzebnie, gdyż inkwizytor zdawał sobie doskonale sprawę, jaką rolę pełni anioł. Raczej ktoś w rodzaju gwardzisty lub protektora psa łańcuchowego poddał Lewefel, pozwalając sobie na celową złośliwość, gdyż chciałby anioł otworzył oczy. O! Właśnie Katarzyna uniosła smukły palec o wypolerowanym paznokciu. Dobrze powiedziane. Ku rozczarowaniu inkwizytora, anioł najmniejszym gestem nie dał poznać po sobie, że w ogóle słyszy ich rozmowę. Jego okolona złotymi puklami twarz, biała niczym kamienie stasos, pozostawała nieruchoma. Właśnie tak wyglądała jakby wykuto ją z kamienia, zaklinając w rzeźbie na wieczność oszałamiające i przy tym całkowicie nieludzkie piękno. Trzęsą się tu nade mną, jakbym była afrykańskim kwiatkiem wyrosłym na śniegu, poskarżyła się Katarzyna żartobliwym tonem. Lewelowi spodobało się to porównanie, więc uśmiechnął się życzliwie. Katarzyna na pewno nie przypominała delikatnego kwiatu, była raczej niczym krzak dzikiej róży, pachnący, obsypany zachwycającym kwieciem, a jednocześnie pełen długich ostrych kolców. Z tą różnicą, iż kolce Katarzyny nasączono śmiertelną trucizną. Nie oznaczało to jednak, że klasztor nie musiał jej chronić przed niebezpieczeństwem. Dlaczego była aż tak cenna dla wewnętrznego kręgu? Z uwagi na wielkie zdolności? Z uwagi na dostrzeżony w niej ogromny potencjał? A może również z uwagi na fakt, że była matką mężczyzny, w którego umyśle zaklęto bezcenną i tajemniczą księgę Szachor, Sefer? Którą z odpowiedzi można uznać za prawdziwą? Wszystkie? Żadną? Czemu zawdzięczam twe zaproszenie? Zdecydował się zapytać, lekceważąc zwyczaj każący gościowi czekać, aż gospodarz sam przejdzie do sedna rzeczy. Byłam zaintrygowana i zaciekawiona. Pragnęłam poznać tego, kto mnie tak pilnie szukał, uśmiechnęła się słodko. A poza tym. <gry> chciałam ci osobiście podziękować że zaopiekowałeś się moim synkiem tak rychłowczas zdecydowałaś się na poznanie i podziękowania zważywszy że minęło od tego czasu wiele lat pomyślał zgryźliwie Levefel. — to on uratował mi życie wyjaśnił nagłos otruł ludzi haken krojca którzy mnie uwięzili Wykazał się odwagą i sprytem. Lewefel przypomniał sobie tamten dzień i przypomniał sobie młodego rebelianta, który ocalił mu życie. Teraz, dzisiaj, z tymi zdolnościami, które w sobie odkryłem, nie dałbym się już pojmać gromadzie łajdaków, pomyślał. Ale cóż, wtedy znaczyłem mniej i potrafiłem mniej. Próbowano mnie i testowano, a to, że zaszedłem tak daleko, było skutkiem również tego, iż nie bano się mnie hartować w ogniu walki. Tak wiem, głos Katarzyny wyrwał go z rozmyślenia. Wiem również, że nadałeś mu nowe imię i nazwisko Mordimer Maderdin wzruszyła ramionami. Naprawdę mogłeś bardziej się postarać. W jej głosie zabrzmiała żartobliwa nuta, ale Lewefel zdecydował się wytłumaczyć swój wybór. Miałem sługę w Brytanii, który nosił imię Mortimer. Katarzyna obojętnie machnęła ręką. Lewefel przyjrzał się jej pięknie wyrzeźbionym, szczupłym dłoniom i dopiero teraz na jednym z palców dostrzegł pierścień połyskujący okiem błękitnego kaleitu, minerału nazywanego kamieniem zwycięstwa. Czy specjalnie założyła ów klejnot? Zapytał Lewefel samego siebie. Czy celowo? Zaświeciła mi przed oczami turkusem, z którego słynęły kopalnie Nishapuru... Tam, gdzie tysiące niewolników pracowało u stóp wznoszącego się pod niebo błyszczącego śniegiem i lodem dachu Korasanu? Nieważne, powiedziała. Imię to jedynie skóra węża. Możemy ją zrzucić i bez trudu założyć nową. Czyż nie tak, Narcesie? Lewefel skinął głową nie zdziwiony bynajmniej że nazwała go jego dawnym perskim mianem był pewien że Katarzyna wie bardzo bardzo dużo o nim samym o jego przeszłości i jego dokonaniach ba był przekonany iż ta kobieta wie więcej o życiu narsesa niż on sam był sobie w stanie teraz przypomnieć jednak arnold Lewefel miał nadzieję iż zaginiona pamięć kiedyś powróci powróci by mógł dzięki niej lepiej wykorzystać swe życie dla Chrystusa imię łatwo zmienić zgodził się szkopuł w tym, że nie każdemu udaje się odmienić serce usta czarownicy zacisnęły się w wąską kreskę wiem że uważasz mnie za kogoś gorszego niż ty sam odparła chłodno nie jesteś gorsza Jesteś po prostu inna, odparł inkwizytor, zarówno bez zniecierpliwienia, jak i bez wyższości. Inna, powtórzyła kobieta. To akurat niestety prawda, Arnoldzie, a może na szczęście prawda? A może jak zwykle i to, i to? Lewefel nie odpowiedział na pytania, bo też nie sądził ani by warte one były odpowiedzi, ani by tejże odpowiedzi od niego oczekiwano. Przejdźmy do rzeczy, odezwała się tym razem chłodno i bez uśmiechu. I pomówmy o tym, z jakich jeszcze powodów Cię zaprosiłam, bo jak się domyślasz, nie chodziło o to tylko, by kłopotać Cię podziękowaniami. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Prześledziłeś losy Szachor Sefer, zaczęła Katarzyna i trafnie odkryłeś, że księga została ukryta za pomocą zaklęcia. Lewefel skinął głową. Jak również byłeś ostatnim człowiekiem rozmawiającym z wiedźmą, która owo zaklęcie przeprowadziła? Prawdopodobnie, przerwał jej prawdopodobnie? Lewefel przypomniał sobie staruchę konającą na ulicach Koblencji i przypomniał sobie również, kim ona była wcześniej. Jedną z najpiękniejszych kobiet Persji i maginią ognia, znamienitą, biegłą w sztuce starożytnej, przekazywanej od dziesiątków pokolenie. W końcu sam ją uczyłem, pomyślał, chociaż nie pamiętał treści tych nauk. W tym miejscu, jak i w wielu innych, pamięć odmawiała mu posłuszeństwa. Umarła, lecz sama wiesz, że śmierć nie do końca można ufać. Katarzyna wolno skinęła głową. Co stało się z trupem? Tego nie wiem. Czemu go nie zniszczyłeś? spytała rozdrażniona. — Wiesz przecież, jak niebezpieczne było pozostawienie truchła wiedźmy. Levefel doskonale rozumiał, że jej pytania oraz zarzuty donikąd nie prowadzą, a Katarzyna wcale nie jest zainteresowana odpowiedziami. Najwyraźniej jego rozmówczyni z jakichś sobie tylko znanych powodów postanowiła go zaatakować w sprawie, która dawno temu została gruntownie wyjaśniona. Bowiem kiedy Levefel spotkał staruchę na ulicach Koblencji, nie zdawał sobie jeszcze sprawy z faktu, że może być ona groźna nawet po śmierci, zwłaszcza w rękach kogoś, kto potrafi magicznym sposobem spreparować doczesną powłokę człowieka i wydobyć z niej klącą się przez jakiś czas po zgonie esencję życia. Dlatego też inkwizytor nie uznał za stosowne odezwać się ani słowem. Przecież Katarzyna doskonale wiedziała, iż wtedy w Koblencji Lewefel dysponował zaledwie ułamkiem wiedzy oraz umiejętności, które teraz stały do jego dyspozycji. Ale to, że zdawała sobie z owego faktu sprawę, nie przeszkadzało jej, by próbować upokorzyć Lewefela niestosownymi uwagami. Inkwizytora jednak niewiele to obchodziło i nic, co powiedziała Katarzyna, nie mogło go dotknąć osobiście. Rozmowę z czarownicą traktował wyłącznie jako sposób na poznanie kogoś, kto mógł stać się wrogiem, mógł stać się sprzymierzeńcem, a z całą pewnością niezależnie od jednego czy drugiego, był niezwykle interesującym składnikiem mozaiki, jaką tworzył wewnętrzny krąg świętego oficjum. Wreszcie po dłuższej chwili milczenia katarzyna wzruszyła ramionami. Nieważne. Nie mieliśmy żadnych doniesień na ten temat, więc ufam, że nic złego się nie wydarzyło. I znowu zapanowała cisza. I jak ona miała na imię? Zagadnęła nagle Katarzyna. Roksana? Tak, Roksana, odparł, świetnie zdając sobie sprawę, że czarownica sama zna odpowiedź. Podobno? Była urodziwa? lewefel ujrzał jak przez mgłę, smagłą, kruczowłosą piękność o oczach głębokich i błyszczących niczym studnie wypełnione nocą. Niektórzy mówili, że jest najpiękniejszą kobietą Persji. Odparł, uśmiechając się nie do Katarzyny, lecz do własnych wspomnień. Nazywano ją Fiołkiem Kawiru. Kawiru, gdyż właśnie z tej prowincji pochodziła jej rodzina, wyjaśnił. Trujące zielsko, burknęła Katarzyna i Lewefel teraz zrozumiał, że kobiecie używającej olejków pachnących fiołkami mogło się nie spodobać, iż fiołkiem nazywano wrogą i niebezpieczną wiedźmę. Kiedy ją spotkałam, wyglądała niczym spruchniały pień na bagnisku. Dorzuciła Katarzyna tym razem z wyraźną satysfakcją w głosie. Tak właśnie było. Potężna magia, dzięki której ukryto przed inkwizytorami świętą księgę Szachor Sefer, zniszczyła urodę oraz młodość perskiej księżniczki. Roksana była lojalna wobec nas do samego końca, pomyślał lewefel, A może nie wobec nas, a po prostu wobec mnie, dodał czy raczej lepiej mówiąc wobec Narcesa, swego mistrza oraz nauczyciela. — Nadal nic nie wiecie o księdze. Nadal nie wiecie, jak ją odzyskać — spytał, pozwalając sobie na celową złośliwość, tylko by sprawdzić reakcję czarownicy. — Wiemy o niej dużo więcej niż ty — odparła Katarzyna z wyraźnym zniecierpliwieniem. — A poza sposobem, w jaki należy ją wydobyć — skwitował Fel. Gdybyś pamiętał zaklęcia krwi i ognia, których użyła roksana, nie musielibyśmy się nad tym zastanawiać. Czarownica zmrużyła oczy. Teraz przyglądała się inkwizytorowi z wyraźną wrogością. Ten zarzut, zarzut braku pamięci był akurat prawdziwy. Lewefel nie pamiętał tak wielu rzeczy z życia Narsesa, że dużo łatwiej było wymienić wspomnienia, które z biegiem czasu zdołał zrekonstruować. A magia ognia i krwi? Cóż. Narses był znamienitym mistrzem tej sztuki, a Lewefel nawet nie bardzo zdawał sobie sprawę z jej zasad, co dopiero mówić o posługiwaniu się konkretnymi zaklęciami. Czy, co jeszcze trudniejsze, o rozwikłaniu potężnych czarów zaplątanych przez kogoś innego. Równie dobrze mógł próbować oddychać pod wodą lub w pustce pomiędzy gwiazdami. Co powiedziała wiedźma? Jakie były jej ostatnie słowa? zapytała katarzyna. Lecą po mnie, odparł Lewefel bez wahania. Diabli i demony po jej dusze? A może to zaledwie figura retoryczna, a może majaczenia zetlałego umysłu, a może ostatnie przedśmiertne zwidy? Katarzyna prychnęła z niezadowoleniem. <laughs> Sądzę, że zobaczyła coś, czego ty nie dostrzegłeś. Zastanów się, kto mógł lecieć po wiedźmy Arnoldzie? Kto mógł pragnąć odsączyć esencję od ścierwa? — Dobrze znasz odpowiedź na to pytanie — odparł spokojnie Inkwizytor. — A brzmi ona wszyscy, którzy wiedzieli, co Roksana uczyniła. — Wszyscy, czyli ludzie, Inkwizytorzy, demony, może nawet któryś z aniołów. Lewefel zastanawiał się, czy anioł chroniący Katarzynę zdecyduje się teraz na uchylenie powiek, ale nie. Nadal stał nieruchomo niczym biała rzeźba. Nie pomagasz mi, Arnoldzie, syknęła kobieta. Odpowiadałem wiele razy na te pytania i nie mam nic przeciwko temu, by odpowiedzieć na nie raz jeszcze, jeśli ty lub ktokolwiek inny uzna za koniecznym je zadać. Ale odpowiedź zawsze będzie identyczna milczeli dłuższą chwilę, a Katarzyna wpatrywała się w migoczące płomienie świec i stukała paznokciami w poręcz fotela. Przez chwilę mogło się wydawać, że pogrążona w głębokim zamyśleniu zapomniała o swoim gościu, lecz wreszcie obróciła się w jego stronę z rozpogodzoną twarzą. — Nad moim synem czuwa jeden z aniołów — oznajmiła. — To niezwykłe — odparł Levefel — Rzeczywiście było to nadzwyczajne i interesujące, ale niekoniecznie korzystne dla człowieka znajdującego się pod opieką podobnego rodzaju. Jednak w tym wypadku chodziło nie tyle o samego człowieka, ile o fakt, że był szkatułą, w której ukryto szachor-sefer. Od dawna zastanawiano się. Jak odzyskać księgę zaklętą w umyśle inkwizytora Mordimera Maderdina w czasach, kiedy wcale jeszcze nie był inkwizytorem, a zaledwie dzieckiem? Gdyby wiedziano, że wyprócie z niego czarnej księgi kosztem życia czy duszy mogłoby się udać, nikt nie zawahałby się nawet chwili. Gdyby okazało się, że można ugotować jego mózg i w ten sposób odsączyć z niego cenną wiedzę, uznano by to za szczęśliwe zrządzenie losu i przeprowadzono zabieg bez zbędnej zwłoki. A czy zawahałaby się sama Katarzyna? Tego Lewefel nie był pewien. To prawda, że Mordimer, jej własny syn, wydał ją niegdyś w ręce inkwizytorów, ale było to przecież spowodowane nie nienawiścią czy głęboką urazą, a raczej okrutnym kaprysem dziecka, któremu ukochana matka poświęcała zbyt mało uwagi. Na razie inkwizytorium robiło, co umiało robić najlepiej od wieków. Czekało. Nosiciela Szachor Sefer otaczano opieką, ale starano się, by opieka ta nie była zbyt ostentacyjna, by nie pokazać w ten sposób wrogom, że oto jest człowiek, na którym szczególnie zależy inkwizytorom. Bo kto wiedział o niezwykłej, choć przypadkowej roli Mordimera Maderdina, szeregowego funkcjonariusza świętego oficjum? Góra kilku, może kilkunastu ludzi na całym świecie. Najbardziej zaufanych i zaangażowanych. Nawet aniołów starano się trzymać z dala od tej sekretnej wiedzy, słusznie sądząc, że część z nich mogłaby Czarną Księgę zapragnąć zniszczyć. Nie dlatego, by z całą pewnością wiedzieli, czym była, lecz dlatego, że śmiertelnie obawiali się, czym mogła być naprawdę. Szachor-Sefer jest labiryntem. Wyjaśniła katarzyna, nic tak naprawdę nie wyjaśniając. W którego środku czeka minotaur czy skarb? spytał Lewefel. Kobieta tylko uśmiechnęła się. Może i to, i to? A może wynik poszukiwań zależy od tego, kto prowadzi badania? Czy wyjawisz mi, czym jest szachor Sefer. zapytał, pamiętając, że. Wcześniej odpowiedzi na to pytanie odmówił Mariusz van Bohenwald. Może jednak spotkanie i rozmowa z Katarzyną zostały ustalone właśnie w tym celu, by porozmawiać o czarnej księdze? Jednak czarownica wstrząsnęła głową Nie Arnoldzie. Nie mam ani takiej wiedzy, ani takiej władzy, odparła. Zabawne, lecz Lewefel wiedział, że oba te twierdzenia zawierają kłamstwo. Katarzyna zarówno mogła, jak i umiała odpowiedzieć na zadane pytanie. Otwartą kwestią pozostawało jednak, czy jej nawet udzielona w najlepszej wierze odpowiedź byłaby zgodna z prawdą, jeśli w ogóle jakaś prawda istniała. Rozumiem, odparł tylko. Ty sam znasz odpowiedź na pytanie, które zadałeś? Rzekła bacznie mu się przypatrując. Podobno miałem ją w rękach. Lewefel nie mógł powstrzymać się od westchnienia. Badałeś ją i poczyniłeś wiele cennych uwag, dodała Katarzyna. Zbyt hermetycznych bym nie rozumiała, ale tak mi doniesiono. Nic nie pamiętam. Wiem. Inkwizytor usłyszał w głosie czarownicy niemal współczucie. Mamy nadzieję, że sobie przypomnisz. Dziwię się, że tej wiedzy nie wydobyto z umysłu Narsesa, stwierdził Lewefel, który o tym, kim był kiedyś, zazwyczaj wolał mówić w trzeciej osobie. Część tak, część nie? Powiedziała Katarzyna. Byłeś w bardzo ciężkim stanie, kiedy cię pochwycono. Lewefel zmrużył oczy. A co takiego się wydarzyło? Byłeś? Potężnym magiem, Arnoldzie. Zajadle się broniłeś, więc, omal cię nie zabito w czasie walki. Twój umysł został tak uszkodzony, że odbudowano go z najwyższym trudem i jedynie dzięki najwyższemu kunsztowi. To była nowa informacja i kto wie, być może prawdziwa. Przecież Narces. Pochwycony gdzieś na terenie Bizancjum, nie mógł tanio sprzedać skóry. Tylko z jakiego powodu na boga ten dysponujący ogromną władzą i mocą perski mag znalazł się tak daleko na terytorium wroga? Co skłoniło Narcesa by opuścić bezpieczne zamki? Tak pamiętam: Inkwizytor doznał nagłego olśnienia. Jeden z moich pałaców stał w delcie Amardusu, a z okien wieży widziałem spokojne fale Morza Azarskiego. Lewefel przypomniał sobie żyzne, nadbrzeżne niziny ciągnące się wąskim pasem wzdłuż morza. Przypomniał sobie porty rybackie i białe żagle licznych łodzi, krzyk mew i rybitw nurkujących pod powierzchnię wody i bijących się o połów. Kiedyś pamięć wróci, dodała katarzyna. Lewefel skinął głową, po części z grzeczności, a po części, gdyż zgadzał się z jej stwierdzeniem. Pamięć wracała stopniowo, tak jakby była plamą farby powoli rozlewającą się na białym płótnie. W tej chwili farby było bardzo mało, a płótna bardzo wiele, lecz inkwizytor ufał, że proporcje zmienią się z biegiem czasu. Na razie nie miał pojęcia, w jakim celu Narses opuścił Persję i czemu ryzykował życie. Może rzeczywiście tak jak mówił Arsanes na dworze był zdrajca? Jakiej przynęty użyłby wywabić maga do Bizancjum? Na tak postawione pytania nie był w stanie znaleźć żadnej sensownej odpowiedzi poza tym, iż przyczyna zdumiewającego zachowania musiała być ogromnej wagi. No chyba, że Narses oszalał, czego również nie można było wykluczyć. Perscy magowie ognia na ogół tkwili gdzieś na granicy szaleństwa i zdrowego rozsądku, a im byli starsi i bieglejsi w sztuce, tym bardziej ową granicę przekraczali, kierując się prostą drogą ku obłędowi i tracąc nie tylko zmysły, lecz nawet resztki ludzkich odruchów i ludzkich odczuć. Poza rządzą władzy i wiedzy, rzecz jasna, gdyż tego akurat zawsze mieli w nadmiarze. Czy wiesz w jakim celu Narses przybył do Bizancjum? W jaki sposób wpadł w ręce oficjum? Czy ktoś go wydał? Katarzyna powoli skinęła głową. Znam odpowiedź na twoje ostatnie pytanie. Tak. Wydał cię jeden z twoich perskich rywali i towarzyszy. A może to był ktoś z dworu szacha? W każdym razie wieści przyszły od Persów. Lewefel zdawał sobie sprawę z druzgocących intryk, które miotały Persją. Magowie konkurowali pomiędzy sobą, spierali się o władzę z szachem, ten walczył o rządy ze szlachtą i arystokratami. Do tego wszystkiego, do tych podziałów kastowych dochodziły konflikty narodowościowe. Persja była wielka, a mieszkali w niej nie tylko Persowie, lecz również Pasztuni, Kurdowie, Afganowie, Hazarowie i dziesiątki innych mniejszych i większych plemion, a wszyscy sobie wrodzy i wszyscy spragnieni władzy wreszcie persja toczyła bitwy i z indiami i z bizancjum a w dodatku broniła się przed najazdami dzikich potężnych plemion z północy plemion które pojawiały się i znikały w rytm pulsowania wojen na odległych stepach sięgających hen aż po mongolię i chiny wszystko to powodowało, iż perska polityka była niczym zdradzieckie trzęsawisko, a ten, kto uczestniczył w politycznej grze, wiedział, że nie istnieją w niej ani honor, ani przyjaźnie, a tylko zwodnicza, chwilowa, ulotna i w każdej chwili odwracalna i wywrotna gra interesów. Czy więc stało się tak, że niemal przechładny narses, mag i arystokrata – Władający licznymi ziemiami i posiadający własne oddziały zbrojnych, trafił w końcu na intrygę, która go przerosła? Czy ten okrutny, potężny i wyrafinowany tyran został pokonany przez spisek niechętnych mu rywali? Cóż, nie trzeba dokładnie znać historii ludzkiej cywilizacji, by wiedzieć, że nie jeden potężny człowiek upadł w wyniku spisku gromady małych, przerażonych ludzików. Z których żaden nie odważyłby się stanąć z nim twarzą w twarz, ale którzy z cienia i w masie atakowali z odwagą czujących krew padlinożerców. Nie jesteś zdziwiony, prawda? dodała. Potrząsnął głową. To siedlisko jadowitych węży, odparł. Tyle, że od zawsze giną również od jadu pobratymców. A jednak Bizancjum nie może ich raz na zawsze pokonać od więcej niż tysiąca lat, prychnęła Katarzyna. Lewefel wiedział, że pokonanie Persji nie spowodowałoby niczego dobrego. Ta kraina była jednocześnie zbyt przegniła i zbyt rozpalona konfliktami, by można ją bezpiecznie opanować i okupować. Bizancjum kiedyś troszczyło się, by perska stopa nie postała na zachodnim brzegu Eufratu, lecz dawno temu te granice przesunęły się i teraz pilnowano już tylko, by Persowie trzymali się z dala od czerwonej rzeki. A fakt, że ziemia święta jęczała pod pogańskim butem, powodował od czasu do czasu gniewne wzburzenie w Europie, ale tak naprawdę. Nikt nie miał ochoty iść na wielką świętą wojnę i porzucać interesów własnego rodu czy własnego państwa. — Dawno nikt nie próbował — odparł Levefel. — A powinniśmy? — zerknęła na niego bystro. — Dlaczego ona mnie o to pyta? — zdziwił się Levefel i postanowił dać temu wyraz. — Jestem tylko inkwizytorem, Katarzyno. — Nie do mnie należą decyzje o politycznych i militarnych losach świata — rzekł. — A gdybyś mógł doradzić? — jako pers? To była kolejna tania złośliwość i nie wywarła na inkwizytorze wrażenia. Nie sądzę, by ktokolwiek mnie pytał. Katarzyna niespodziewanie uśmiechnęła się ujmująco. Możesz się bardzo pomylić, Arnoldzie, powiedziała ze słodyczą i wzniosła oczy ku rzeźbionemu sufitowi. Kto wie, czy czas triumfu prawdziwego krzyża nie jest już bliski? Tym razem udało jej się zaskoczyć Levefela. Oczywiście nie dał tego poznać po sobie, ale pomyślał — nie do wiary. Czyżby Inkwizytorium zamierzało poprzeć wojnę z Persją? — No nic — czarownica strzepnęła palcami. — Zastanówmy się nad czymś innym, Arnoldzie, i wróćmy do tego, co przede wszystkim nas interesuje. Wojnami niech zajmują się cesarze, królowie, książęta i generałowie. My zajmijmy się kwestiami naszej świętej wiary i tym, jak jej pomóc. Inkwizytor słuchał jej słów nieporuszony. Katarzyna milczała chwilę, jakby spodziewała się, że jednak usłyszy odpowiedź. Lecz gdy ta nie padła, czarownica ciągnęła: Nie potrafisz nam pomóc w rozszyfrowaniu perskich zaklęć ognia i krwi. A jedyna znająca się na tym kobieta, którą niemal mieliśmy w rękach, Lewefel usłyszał wyraźną gorycz w głosie Katarzyny, umknęła nam bezpowrotnie. Ale może. czarownica zawiesiła głos. Może kto inny będzie w stanie nam doradzić? Któż taki? Inny perski mag? Lewefel pokręcił głową z obojętnym rozczarowaniem. Narces był największy, najmądrzejszy, najodważniejszy. Wielu rzeczy nauczył Roxane, ale też nie wszystkiego. Żaden perski mag nie dzieli się z uczniami pełnią wiedzy. Nigdy. Przecież miałeś rywali, konkurentów, wrogów. Katarzyna podniosła głos. Któryś z nich musiał cię śledzić, naśladować, próbować ukraść twoje pomysły, wykorzystać zdolności. Rozzłoszczona stuknęła pięścią w otwartą dłonie. Powiedz, który. Pani, pytano mnie o to wielokrotnie, odparł Lew, nie wiedząc, czy rozmawiająca z nim kobieta nie zna tej odpowiedzi, nie chce jej znać, czy specjalnie pragnie go nacisnąć w sobie tylko w wiadomym celu? Ja nawet nie pamiętam innych magów. Całe życie Narsesa jest dla mnie niczym strzępy mgły ukryte w dymie. Przecież wiesz dobrze, że nawet moc jaką dysponuje dzięki miłości naszego Pana jest jakże odmienna od mocy Narsesa. Katarzyna milczała dłuższą chwilę. Wiem, odparła. Czy inkwizytorium Kiedykolwiek próbowało powtórzyć intrygę, dzięki której porwano Narcesa? spytał, gdyż naprawdę nie znał odpowiedzi na to pytanie. Kobieta zatrzymała na nim chłodny wzrok. Obawiam się, że schwytanie najpotężniejszego i najprzebieglejszego szczura było dla reszty stada niczym trzęsienie ziemi. Nieprędko ktokolwiek wykurzy ich z znor, w których się schowali. Potem uśmiechnęła się lekko. Co nie znaczy, że nie będziemy próbować, powiedziała. I być może nawet dla ciebie znajdzie się miejsce w czasie trwania tej próby? Byłaby to wielka łaska i wielkie zadanie, odparł szczerze Lewefel. Czy mogę cię czymś poczęstować? Daktyle, płatki róży? Lewefel pamiętał, że jako Nars brał udział w wykwintnych ucztach trwających nieprzerwanie dziesiątki godzin, w czasie których donoszono wciąż nowe i nowe potrawy, tak by na stołach żadne danie nie powtórzyło się podczas całej biesiady. Pamiętał, a może tylko wydawało mu się, że pamięta, iż jego kucharze przygotowywali pasztety ze słowiczych języków, gęsie wątróbki z ptaków, które całe życie karmiono suszonymi figami, ślimaki tuczone mlekiem, faszerowane koszatki smażone w miodzie, strusie, muszczki, czarny groch posypywany płatkami złota. Tak. Sprowadzano dla mnie kucharzy, Potrawy i przyprawy z Rzymu, Indii, Afryki i Chin, pomyślał. Czy mnie to cieszyło? Zadał sobie pytanie. Czy moje podniebienie doceniało maestrię kucharzy, czy też owe cuda powstawały w wielkich ilościach jedynie by olśnić moich gości i moich rywali? Cóż, szkoda, że pamiętam zupełnie nieprzydatne szczegóły, a nie pamiętam mojej magii. Pomyślał z żalem, że nie pamiętam tego, z czego słynąłem i dzięki czemu zdobyłem władzę. — Uprzejmie dziękuję — odpowiedział na pytanie Katarzyny, gdyż nie miał ochoty na słodycze. Zresztą tak naprawdę jego umysł nigdy nie żądał pożywienia. Ciało, owszem, wymagało strawy, by móc funkcjonować, lecz Levefel... Jadł nie dla apetytu i smaku, a jedynie dostarczając organizmowi paliwa, tak jakby podrzucał drewno do ogrzającego dom ognia. Potrafił docenić smak dobrze przygotowanej potrawy, ale równie dobrze mógł się kontentować przyrządzonym w najprostszy możliwy sposób suchym chlebem, zwędzonym mięsem czy serem. — Wiesz, co się dzieje ze zwłokami? — zapytała nagle. — Słucham? — Ze zwłokami. Powtórzyła. Na ulicach miast, naszego świętego cesarstwa, co się dzieje z biedakami, którzy upadną tam, gdzie stoją, którzy zdechną w jakimś żebraczem zaułku, lub z nieszczęśnikami, których pchnie nożem nieznana ręka, co się dzieje z trupami wyławianymi z rzeki? Jeżeli nie mają nikogo bliskiego, — Bardziej stwierdził, niż zapytał Levefel. — Właśnie tak. — Są wywożeni za miasto i grzebani we wspólnych mogiłach. Nekropolia na granicach hes, -Hes nazywana jest Dołami. Inkwizytor umilkł na chwilę. — To ponure miejsce — dodał. — O tak, to ponure miejsce — zgodziła się Katarzyna. — Rzadko... Rządzą tam prawa ludzkie i boskie, które my znamy, ale, strzepnęła dłońmi, nie to należy do sprawy. Chcę wyjawić ci coś innego, Arnoldzie. Czy wiesz, że ciało roksany, czy raczej ciało owej staruchy, w którą zamieniła się twoja perska czarownica, wyraźnie złośliwie zaakcentowała ostatnie słowa, nigdy nie zostało pogrzebane? Nigdy go nie wywieziono za Koblencję, ale też nigdy nie pochowano na żadnym z miejskich cmentarzy. Lewefel nie wiedział co sądzić o tej wieści. Mogła być ona prawdziwa i przekazana w dobrej wierze, ale równie dobrze mogła być nieprawdziwa i przekazana w złej wierze. Nie rozumiem, w jaki sposób można było to sprawdzić. Rzekł ostrożnie. Jeśli bardzo się chce, wszystko można sprawdzić, odparła Katarzyna. Lewe potrząsnął głową nieprzekonany. Wybacz pani, lecz póki nie zobaczę protokołów badań, nie poznam dokładnie metod, jakie zastosowano, nie zaakceptuję tego, co mówisz. Czarownica przyglądała mu się przez chwilę wzrokiem nawet niezłym, czy niechętnym, ile po prostu martwo obojętnym. Możesz akceptować lub nie, to mnie nie obchodzi, stwierdziła wreszcie. Ale chcę cię ostrzec, Arnoldzie. Ostrzec przed tym, że w twoim życiu pojawi się roksana. I nastąpi to szybciej niż mógłbyś się spodziewać. Kiedy katarzyna wypowiadała słowa: „W twoim życiu pojawi się roksana, Lewefel poczuł, że coś szarpnęło go za serce. Nie, nie był to poryw uczucia, nie było to sentymentalne drgnienie duszy, gdyż ani Narses wcześniej, ani Lewefel teraz nie byli w stanie odczuwać podobnych emocji. Roksana kojarzyła się z innym, zasnutym mgłą niepamięci życiem, z innym człowiekiem, jego ogromną, utajoną dzisiaj mocą. Czy mogła być kluczem do przeszłości? Czy mogła otworzyć przed Lewefelem wrota do dawnej potęgi? No cóż, jeśli tak było, to z całą pewnością inkwizytorium będzie z niezwykłą uwagą obserwować podobny kontakt. Dziękuję ci za ostrzeżenie, rzekł. Chciałbym zapytać, czy sądzisz, że Roxana oblecza się w fizyczną postać? Czy mam przypuszczać raczej, że pojawi się jako jeden z cieni nieświata? Katarzyna pokręciła głową. Damy ci znać Arnoldzie powiedziała jedynie dziękuję, że mnie odwiedziłeś lewefel zrozumiał, że nic więcej się już nie zdarzy i wszystkie jego dalsze pytania muszą pozostać na razie bez odpowiedzi. Kiedy opuści tę komnatę, będzie miał czas, by dokładnie przypomnieć sobie odbytą rozmowę, by przeanalizować nie tylko słowa, gesty i mimikę, lecz wspomnieć również drgnienia magicznej aury i chwile, w jakich one następowały. Jestem serdecznie wdzięczny, że mnie zaprosiłaś, odparł i skłonił głowę. Kiedy Lewefel opuścił komnatę. Katarzyna sięgnęła do patery z suszonymi owocami i innymi delicjami. Dłuższą chwilę siedziała bez ruchu, całkowicie zajęta wydawałoby się przeżuwaniem ocukrzonych płatków róży. Potem obróciła się w stronę, gdzie wcześniej Arnold Lewefel widział jedynie zacieniony zakątek pokoju, ale skąd słusznie, intuicyjnie wyczuwał czyjąś obecność. Katarzyna dostrzegała wyraźnie stojącą tam istotę, która na pierwszy rzut oka mogła przypominać. Krokodyla stojącego na tylnych nogach. Tyle, że paszcza tego stworzenia miała więcej smukłości i elegancji, a oczy kształtem, głębią oraz łagodnością wejrzenia przypominały krowie. Nie widział cię, czy udawał? Zapytała czarownica. Naprawdę nie widział, odparł jaszczur. Miał głęboki, spokojny głos do złudzenia przypominający głos człowieka. Wyczuwał czyjąś obecność w komnacie i niepokoiła go ona no ale nie potrafił mnie dostrzec. Powinien widzieć, zamyśliła się Katarzyna. Z tą mocą, którą ma w tej chwili powinien bez trudu cię zobaczyć, dodała. Jaszczur po chwili i niechętnie skinął głową. Właściwie tak. Właściwie? Hmm. Nikt nie wie, Katarzyno, w jaki sposób go posklejano i co gorsza, nikt nie wie, jakie są jego rzeczywiste i ostateczne możliwości. Istota zawahała się przez moment. Nie jestem pewien, czy sam Mariusz ma pojęcie, kogo tak naprawdę stworzyli. Dodał ciszej. Niedobrze westchnęła katarzyna. Bardzo niedobrze zgodził się jaszczur. Nie wiemy w jakim tempie się uczy, wiemy jedynie, że bardzo stara się zataić swoje postępy, i nie ma co ukrywać, że całkiem dobrze mu to się udaje. Mariusz mógłby go wybadać. Jaszczur pokręcił potężnym łbem. Z pewnych powodów nie byłoby to takie proste. A kto wie, czy nie zaprzepaściłoby efektów całego eksperymentu. Katarzyna wściekle uderzyła dłonią w poręcz. Eksperymentu, którego nie znam! krzyknęła. Nie znam ani jego założeń, ani skutków, bo nikt nie raczył mnie w tej dziedzinie oświecić. To nie twoja sprawa. Ani moja, ani jego. Stworzenie wskazało pyskiem na nieruchomego anioła. Wciskasz palec między drzwi Katarzyno i dobrze wiesz, że mogą ci go przyciąć. Kobieta żachnęła się, ale zaraz potem uśmiechnęła się beztrosko i odgarnęła włosy z czoła. Ciekawość pierwszy stopień do piekła, oznajmiła figlarnym tonem. Jaszczur odpowiedział jej czymś. Co zapewne miało być również uśmiechem, a co nadało jego pyskowi wyraz nadzwyczajnej złośliwości. Ty już zbiegłaś po tylu stopniach, Katarzyna, że ten pierwszy nie powinien cię wcale obchodzić. Nie staraj się być taki zabawny. Wzruszyła ramionami i pokręciła głową z teatralnym, choć nie wiadomo, czy udawanym, czy prawdziwym niezadowoleniem. Jestem lojalna. Tak. Wobec siebie samej, dodała istota. Jestem lojalna! Tym razem prawdziwie wściekła Katarzyna obróciła się całym ciałem w stronę potwora. Nawet żartem nie podawaj tego w wątpliwość! Jej policzki poczerwieniały, a usta zacięły się w wąską kreskę. Spiornowała wzrokiem jaszczura, a ten wyraźnie, niechętnie, lecz jednak pochylił głowę. Wybacz, Katarzyno, nie miałem na celu podawać w wątpliwość twojej lojalności i prawdomówności, rzekł uroczystym tonem. Jaki miałeś w takim razie cel? Czarownica nie spuszczała z niego wzroku. Jaszczur opuścił łeb jeszcze niżej. To tylko to, co wy ludzie nazywacie żartami, wyjaśnił pokornie. Przekomarzaniem się. Próbuję upodobnić się do was, i nie zawsze mi się to udaje, dodał z prawdziwą żałością w głosie. Katarzyna przyglądała mu się przez chwilę, a potem wybuchła śmiechem. Upodobnić się do nas? Słyszałeś? Trąciła Anioła w skrzydło. On chciałby się do nas upodobnić. Paradne. Odwróciła się z powrotem i tym razem sięgnęła po owoc. Mów dalej o Lewefelu, rozkazała. Co jeszcze wykryłeś? Żadnych widocznych emocji, rzekł Jaszczur już swoim zwykłym rzeczowym tonem. Żadnych dających się wyłapać uczuć, z wyjątkiem jednej chwili. Roxana, odgadła Katarzyna. Tak, Roxana, zgodził się Jaszczur. Czemu Roxana? Kotwica łącząca go z przeszłością, ale też pewien rodzaj sentymentu, może nawet podziwu, jaki żywi nauczyciel w stosunku do najzdolniejszego ucznia. Rozumiem. Pożądanie, wdzięczność, miłość, przyjaźń? Nic z tych rzeczy. Przede wszystkim ciekawość. Kiedy wszyscy wołają, Ziemia na horyzoncie, chciałabyś wtedy spojrzeć przez lunetę, prawda? A ona może być dla niego lunetą. Na pewno tego właśnie pragnie. A my? Czy my tego również pragniemy? Zmrużyła oczy. Jaszczur zastanawiał się przez chwilę. Jesteśmy zaciekawieni, odparł wreszcie. Rozpatrujemy różne możliwości wykorzystania zdarzeń, które nadejdą. Tak, chyba tak. No dobrze. A reszta naszej rozmowy? Nic poza Roxaną nie zrobiło na nim wrażenia? Nie. Najwyraźniej potrafi doskonale skrywać uczucia, albo ich wcale nie ma. Rzuciła Katarzyna. Nie wiemy w jaki sposób go skleili. I nikt nam tego nie powie, stwierdził ponownie potwór, a Katarzyna znowu westchnęła i tym razem pokręciła głową. Cały czas myślę nad tym, po co, po co, po co? Po co? Za każdym słowem uderzała pięścią w rozwartą dłonię. Po co tyle wysiłku, po co tyle starań? Z sykiem wypuściła powietrze przez niemal zaciśnięte usta. Doprowadza mnie to do szału, paskudo. Słyszysz? Do szału! Jaszczur nie zareagował w żaden sposób na nadane mu przezwisko, a tylko rozłożył ręce. Miał trójpalczaste dłonie zakończone tępymi pazurami o barwie i fakturze zaschniętego błota. Czasami mam wrażenie, że nikt już tego nie wie. Katarzyna zamarła w półgestu. — Nawet Mariusz? — przymrużyła oczy. — Myślisz, że to możliwe? — odpowiedział pytaniem na jej pytanie. — Myślę, że nie jest możliwe — odparła zamyślona. — Chociaż na pewno byłoby to bardzo, ale to bardzo dziwne. — A co wokół nas nie jest dziwne? — zapytał jaszczur z nieoczekiwanym rozgoryczeniem w głosie, a nawet bardzo, ale to bardzo dziwne dodał nieudolnie naśladując głos czarownicy katarzyna zamknęła oczy i odchyliła głowę do tyłu, nie poruszała się dłuższą chwilę, jestem tak bardzo zmęczona, odezwała się wreszcie czasem zastanawiam się, czemu nie urodziłam się wcześniej. Czemu tysiąc lat temu nie mogłam przemierzać germańskich puszcz ramię w ramię z Walerią Flawią? Uśmiechnęła się z rozmarzeniem, a nie tkwić w tym. Otworzyła oczy i syknęła ze złością. — W więzieniu! — Każdy z nas ma swoją misję, Katarzyno — rzekł jaszczur i w jego głosie dało się wyczytać — jeśli nie smutek, to na pewno zrezygnowanie. — Ty, ja, on — skazał pyskiem w stronę stojącego nieruchomo anioła. — Levefel — dodała czarownica. — Levefel również — zgodził się stwór. — Ale on prędzej czy później nas zdradzi — dodał. — Oczywiście, że zdradzi — beztrosko zgodziła się Katarzyna i odgarnęła włosy z natoczu. Pytanie tylko brzmi, czy jego zdrada wyjdzie nam na korzyść, czy też spowoduje szkody, dodała w zamyśleniu. A jeśli szkody, to jak wielkie one będą? Nabiegnięte krwią oczy potwora zabłysły i Katarzyna wiedziała, że teraz jego wzrok śledzi przeszłość i przyszłość, plącze się po ścieżkach wydarzeń pewnych, prawdopodobnych i niemal niemożliwych. Splątuje i rozplątuje węzły zależności, bada związki przyczyn ze skutkami. Jaszczur na długo zastygł w tym transie, czy z zamyśleniu, aż wreszcie wstrząsnął rogatym łbem. Nie wiem, stwierdził bezradnie, z wyraźnym rozczarowaniem w głosie. No właśnie, mruknęła katarzyna, i taki oto z was pożytek. Potwór żachnął się, otworzył paszczę zupełnie, jakby chciał coś odpowiedzieć, lecz potem tylko westchnął ciężko i chrapliwie, po czym znieruchomiał, wpatrzony w przeciwległą ścianę. Katarzyna natomiast sięgnęła po książkę i spokojnie wróciła do lektury przerwanej wizytą Levefela. Po dłuższej chwili oderwała wzrok od stronic. Może powinniśmy go zabić? — zapytała gdzieś w przestrzeń, nie kierując tego pytania do nikogo w szczególności. Ale otaczający ją skrzydłami anioł drgnął słysząc te słowa. Tego ci uczynić nie wolno, rzekł, nadal nie otwierając jednak oczu. Jego głos był niski, melodyjny, a jednocześnie całkowicie nieludzki. Nie było żadnej wątpliwości co do tego, iż istota, z której ust padają te słowa, nie może być człowiekiem, gdyż ludzka krtań nie została zbudowana, by wydobywały się z niej podobne dźwięki. Słuchanie głosu anioła sprawiało bolesną przyjemność, tak jak drapanie swędzącej, zabliźniającej się rany. Oczywiście nie działał w żaden sposób na Katarzynę, która przebywając w klasztorze miała czas zarówno przyzwyczaić się, jak i odpornić na głos aniołów. Zresztą każda z owych istot mówiła w inny sposób i każda z nich była niebezpieczna na inny sobie tylko właściwy sposób. Nie wolno. Powtórzyła czarownica z przekąsem: Też mi coś nie wolno. Nawet ty masz ograniczenia, Katarzyno, odparł anioł beznamiętnym tonem, tym razem już ludzkim głosem. Nawet ja, powtórzyła Katarzyna i uśmiechnęła się nieznacznie. Każdy ma takie czy inne, nieprawdaż? Ale być może następnym stopniem, na który możemy wejść, jest umiejętność przełamywania tych ograniczeń. Nieposłuszeństwo, jako wyraz samodzielności, umożliwiającej nobilitację. Hm? Co ty na to? Lewefel znajduje się pod ochroną, oznajmiła anioł dobitnie. Nie po to zainwestowano w niego tak wiele, by teraz tracić go przez twoje podejrzenia czy humory. Kobieta zagryzła usta. Nie, Nie mów do mnie tym tonem, warknęła. — Wybacz — rzekł anioł wcale nie nieprzepraszająco. — Lewefel był błędem — stwierdziła Katarzyna po chwili. — Dobrze o tym wiemy, wszyscy. Ty, ja, on — wskazała pod bródkiem milczącego jaszczura. — I oni tam również — podniosła wzrok ku sufitowi. — Nieprawda — jaszczur niespodziewanie włączył się do rozmowy. — Zgadzam się, iż żywimy podejrzenia lub obawy, lecz nic ponad to odwrócił łeb w stronę Katarzyny. — A nie zapominaj, Katarzyno, że wielu ma również co do ciebie podobne podejrzenia czy obawy. Kobieta wydała pogardliwie usta, potem prychnęła. — Nie obchodzi mnie to. Odparła, rozdrażniona. — A być może powinno, zauważył jaszczur. — lewefel jest wojenną triremą, powiedział anioł. Czy będzie niebezpieczny, czy nie, zależy tylko od dowodzącego nią kapitana. Równie dobrze od fal oraz od wiatrów, nad którymi nie panujemy i nie zapanujemy, burknął Jaszczur. Nawet jeśli tak jest, nie możesz niszczyć narzędzia tylko dlatego, że może okazać się niebezpieczne, kontynuował Anioł. Poza tym doskonale wiecie oboje, że Marius — Chroni Levefela i będzie go nadal chronił. Katarzyna wzruszyła ramionami. — Mariusz popełnia poważny błąd, więc sama mu o tym powiedz, jeśli chcesz — zaproponował anioł z wyraźną złośliwością. — A róbcie wy sobie wszyscy, co chcecie! Kobieta wstała gwałtownie z fotela i wyszła spod otaczających ją skrzydeł anioła życzę sobie tylko by kiedy przyjdzie co do czego pamiętano jaka była moja opinia w tej sprawie dodała dobitnie mierząc wskazującym palcem wprost w śnieżną pierś anioła tego możesz być pewno trirema prychnęła jeszcze też mi coś trirema a ja niby czym jestem w takim razie ty katarzyno zapytał anioł nadspodziewanie miękkim głosem ty Jesteś armadą Galeonów, moja pani. Czarownica spojrzała na niego zaskoczona, potem roześmiała się z wyraźnym zadowoleniem. <laughs> Jak zawsze świetnie wiesz, co powiedzieć, by dama była zadowolona, zauważyła żartobliwie. Uspokojona usiadła z powrotem w fotelu, a skrzydła anioła delikatnie zamknęły się wokół niej. Mm. Zmęczyłam się, mruknęła Katarzyna, potem wygięła się, tak, by spojrzeć na stojącego za nią anioła. Mm, chodź bliżej ty moja mała mleczna krówko, poprosiła z czułością. Anioł bez słowa wyciągnął w jej stronę śnieżno-białe przed ramię, tak wyrzeźbione, że wyglądało niczym część alabastrowego posągu gigantycznego siłacza. Zacisnął pięść. A wtedy z pod białej skóry wystąpiły węźlaste żyły, połyskujące i opalizujące srebrem, tak jakby stworzono je z grubych strun wysnutych z księżycowych promieni. Anioł dotknął najgrubszej z żył paznokciem białym i ostrym niczym lodowy kieł, a Katarzyna nachyliła się w stronę jego ramienia, rozchylając usta. Strumień jasności z rozciętej żyły anioła spłynął na jej wargi, język i podniebienie. — Mmm... -hmm. — zaszeptała w zachwycie i pogrążyła się w ożywczym świetle. — Katrina! — Lewefelowi śniła się Roksana. Była ubrana w czerwoną, połyskującą suknię z bufiastymi rękawami i miała rozpuszczone włosy. Wirowała w świetle gwiazd na marmurowym dachu pałacu Narsesa. Śmiała się radośnie, a jej taniec był tak szybki, iż mogło się wydawać, że kobieta zaraz wzniesie się w nocne, srebrno-czarne niebo, by następnie spłynąć niczym ognisty anioł na lodowy taras Demawendu. Na sam szczyt tej dla jednych świętej, dla innych przeklętej góry, gdzie Feridun pokonał Adżi Dahake, i na wieki, jak twierdził, przykuł go do ścian w pozbawionych iskry dnia, kamienno-lodowych sztolniach. Roxana śmiała się perlistym, radosnym śmiechem, tak szczerym i tak wdzięcznym, że gdyby Lewefel nie wiedział, iż jest jedną z najpotężniejszych perskich wiedźm, to może by uwierzył, iż to tylko młoda księżniczka spędza noc na samotnej zabawie w świetle gwiazd i księżyca. I Lewefel widział też siebie samego. Czy raczej lepiej powiedzieć, widział Narsesa. Widział zgarbionego starca w czarnej szacie opierającego się na lasce ze smoczej kości. Starzec stał nieruchomo, nie patrzył jednak na tańczącą kobietę, lecz gdzieś w nocną dal. Lewefel w swoim śnie wiedział, w którą stronę spogląda mag. Wpatrywał się w niewidoczny w nocy lodowy potężny masyw demawędu. Czemu właśnie w tamtym kierunku? I czemu Lewefelowi przyśnił się ten właśnie sen? I czy ta wizja była lustrzanym odbiciem przeszłości, czy jedynie wytworem umysłu zniszczonego walką oraz zmienionego za pomocą inkwizytorskich mocy? Lewefel otworzył oczy. Okiennice w jego pokoju były otwarte. Wpadało przez nie przydymione światło mglistego poranka. Inkwizytor wstał i zmówił modlitwę, w której jak co rano. Oddał swoje serce, myśli i czyny w ręce Jezusa mściciela, Jezusa zwycięzcy, Jezusa zbawiciela, jedynego Boga, którego miał i którego pragnął mieć na wieki wieków w życiu doczesnym i niebiańskim. Jak zawsze w czasie modlitwy spoglądał z żałością i jednoczesnym niezrozumieniem na swoją przeszłość. Na to, jak mógł być wrogiem chrześcijan, jak uprawiając magię ognia, przyzywając ifryty i plotąc mroczne zaklęcia, mógł szkodzić jedynej prawdziwej wierze. I jak zawsze miał szczerą nadzieję, że swoim postępowaniem zmarzy winy z przeszłości. Nie z powodu strachu przed Sądem Bożym, nie z powodu oczekiwania na nagrodę, lecz ze zwykłej, szczerej potrzeby serca, która kazała mu widzieć w zwycięstwie Chrystusa. Jedyny ratunek dla całej ludzkości. Usiadł na krześle przy stoliku. Zjadł dwie kromki zeschniętego chleba, zagryzł je kawałkiem sera i popił kubkiem wody. Wiedział, że ten posiłek wystarczy mu do wieczora, i to bynajmniej nie z powodu postnego umartwiania. Po prostu nie odczuwał chęci na trywialne ludzkie przyjemności. Nie interesowały go ani uciechy łoża, ani uciechy stołu, ani majątek, ani kolekcjonowanie przedmiotów, ani władza nad ludźmi, a raczej interesowały go tylko w takim stopniu, w jakim mogły stać się przydatne do wyższych celów, do osiągnięcia wiedzy i zwycięstwa świętej wiary. Bo Lewefel wiedział też, że w jego przypadku to pierwsze może pomóc temu drugiemu. Na długo zanim usłyszał pukanie, wiedział, że ktoś zbliża się korytarzem, a potem staje przed jego drzwiami na chwilę tak krótką, jak przerwa pomiędzy dwoma uderzeniami serca. Wiedział też, kim jest osoba, która go odwiedza. Wejdź, Katrino, poprosił. Drzwi się otworzyły i do pokoju weszła jasnowłosa młoda, czy raczej młodo wyglądająca, gdyż w przypadku członków wewnętrznego kręgu wiek nigdy nie był sprawą oczywistą. Kobieta w prostym, szarym habicie. Włosy miała upięte wysoko na czubku głowy. Witaj, Arnoldzie. Odezwała się z uśmiechem. Poprosił ją, by usiadła i ze smutkiem przyznał, że nie ma niczego, by ją poczęstować. O, nie kłopocz się. Machnęła dłonią. Podobnie jak ty, nie jestem łasa na przysmaki. Wystarcza mi tyle, co ptakom na polu. Zaledwie ociupina ziarna ze stołu pańskiego mrugnęła do niego i uśmiechnęła się znowu tym razem nieco figlarnie Lewefel, między innymi dlatego lubił ją bardziej niż innych mieszkańców klasztoru Amshilas, bardziej niż innych członków wewnętrznego kręgu inkwizytorium. Była zabawna, nieco szalona, potrafiąca powagę przeplatać z kpinami, miała w sobie lekkość ptaka. I to nie takiego rozpaczliwie trzepoczącego skrzydłami, by utrzymać się w powietrzu, lecz takiego, który swobodnie szybuje pod nieboskłonem. Gdy patrzyło się na jej kruchą postać i delikatną twarz, trudno było uwierzyć, że była jednym z najpotężniejszych członków wewnętrznego kręgu Inkwizytorium. — Wiem, że o niej śniłaś — powiedziała i spojrzała na Levefela z troską. Tak, śniłem — skinął głową — Pierwszy raz tak wyraźnie, tak mocno, tak intensywnie. Owszem, przedtem zdarzało się, że widziałem w snach staruchę z Koblencki. Levefel przypomniał sobie sparszywiałe truchło, jakim stała się cudna Roksana po użyciu potężnych zaklęć krwi i ognia, które wyssały z niej siły oraz urodę. Lecz Roksanę prawdziwą perską, księżniczkę i maginie widziałem w snach po raz pierwszy. Wiem — powtórzyła — Kilkanaście tygodni temu Katarzyna była tak łaskawa, że raczyła mnie przyjąć, rzekł Lewefel, będąc pewnym, że Katrina świetnie wie o tej wizycie, a być może zna nawet jej dokładny przebieg. I w czasie naszej rozmowy wspominała o Roxanie oraz o tym, że Roxana zawiesił na chwilę głos. Może wrócić. Kobieta skinęła głową. Zdanie na ten temat są podzielone. Nie znaleziono jej zwłok. Wiele rzeczy mogło się wydarzyć, odparła zamyślona Katrina. Jednak od pewnego czasu naprawdę bierzemy poważnie pod uwagę przypuszczenie, iż ktoś przechwycił jej ciało i zdołał wyssać esencję duszy oraz umysłu. Westchnęła. To bardzo niebezpieczne, Arnoldzie. Dla nas wszystkich, lecz z drugiej strony bardzo obiecujące. Nie zgodził się z nią. Wierzysz, że jej umysł mógł przetrwać śmierć w nienaruszonym stanie? Pokręciła głową. Hmm, nie, Arnoldzie. Jeżeli ona żyje, to być może będziemy mieli do czynienia z potężną, szaloną wiedźmą, której umysł tak samo nadaje się do badania hermetycznych sekretów przeszłości jak piaskowa burza do nawadniania pól? Lewefel rozważał przez chwilę jej słowa wybacz Katriną, że nie zgodzę się z tobą, odezwał się wreszcie. Ona może być śladem, tropem, przypomnieniem. Usłyszał prawdziwą, gorącą nadzieję we własnym głosie. Kobieta położyła dłoń na jego dłoni, miała chłodne palce. Lewefel raczej nie lubił kontaktu fizycznego z innymi ludźmi, ale dotyk Katriny zawsze w jakiś sposób działał na niego uspokajająco, tak jakby w ten subtelny sposób potrafiła choć na chwilę ukoić ciążący mu smutek. Nie daj się ponieść złudzeniom, powiedziała ze współczuciem. Może ona żyje, może ją znajdziemy i schwytamy, ale. Najmniej z tego wszystkiego możliwe wydaje mi się, że będziemy potrafili ją wykorzystać. Chciałabym tylko, by nie wykorzystał jej nikt inny. Ktoś, kto dysponuje większą mocą niż my, rzekł ponuro Lewefel. Ktoś, kto dysponuje inną mocą niż my, poprawiła go Katrina. Chociaż w tym wypadku zapewne bardziej użyteczną. Inkwizytor palcem narysował skrzydła na blacie stołu, a kobieta uśmiechnęła się tylko. Każdy jest podejrzany, stwierdziła. Potem wstała. Chcę, żebyś wszedł do nieświata, Arnoldzie, powiedziała. Chcę, żebyś tam poszukał naszej pięknej księżniczki. Levefel od czasu rozmowy z Katarzyną spodziewał się, że taki pomysł prędzej czy później się pojawi. Zastanawiał się nad związanymi z nim konsekwencjami, rozmyślał nad korzyściami oraz zagrożeniami, i nie był pewien, czy pierwsze przerastają drugie, czy też odwrotnie. Nie uchylam się od zadania, rzekł, lecz są inkwizytorzy znacznie bieglejsi ode mnie w tej dziedzinie. Niemniej, oczywiście, spróbuję, jeśli takie jest życzenie inkwizytorium. Takie jest życzenie inkwizytorium. Powtórzyła za nim Katrina poważnym tonem. A ja będę ci asystować, Arnoldzie, dodała. Wejdę z tobą, by cię chronić. Lewefel spojrzał na nią prawdziwie zaskoczony. Sądzisz, że zdarzy się coś tak niezwykłego, iż nie będę w stanie obronić się sam? Uśmiechnęła się lekko. Masz w sobie zapewne wielką moc, Arnoldzie, i jak sądzę, będzie ona rosnąć, lecz w nieświecie. Jeszcze długo nie będziesz bezpieczny, zwłaszcza przy wykonywaniu takich zadań jak to, które cię czeka. A co mnie czeka? Katrina zastanawiała się, chwilę potem znowu usiadła. Lewefel zrozumiał, że kobieta właśnie w tej chwili wykracza poza ramy, jakie je nakreślono jej rozkazami inkwizytorium. Oczywiście mogła to zrobić, gdyż była niezależna i wysoko umiejscowiona w hierarchii, ale fakt, że postanowiła poświęcić Lewefelowi więcej czasu, wynikał już tylko z życzliwości, nie z obowiązku. Załóżmy, że komuś udało się odzyskać esencję życia Roksany. Załóżmy, że ten ktoś pilnie pracuje nad przywróceniem jej zmysłów, nad tym, by odzyskała dawną wiedzę oraz umiejętności. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to jakie wynikają z tego wnioski? Ów ktoś będzie jej uważnie pilnował. Więcej, Arnoldzie. Ten ktoś wystawi Roxanne jako przynętę, wiedząc, że spróbujesz się do niej zbliżyć. To brzmi rozsądnie, zgodził się inkwizytor. A czy ten ktoś, jeśli w ogóle hipotetyczny byt, o którym rozprawiamy, istnieje, będzie wiedział, — Iż ruszysz wraz ze mną? — Bardzo dobre pytanie — skinęła głową Katrina. — I zapewne odpowiedź na nie poznamy już w nieświecie, ale... — Całkiem prawdopodobne, iż nic się nie stanie — wzruszyła ramionami. — Wtedy będziemy ponawiać próby, a także spróbujemy bardziej złożonych metod. Levefel oczywiście nie dopytywał, co to będą za metody — jeśli inkwizytorium uzna za konieczne wyjawić je, to na pewno tak właśnie uczyni. To, że Roksana zatopiła szachor Sefer w umyśle benkarta Katarzyny, nie oznacza, iż nasz przeciwnik, nawet dysponując wszystkimi jej zdolnościami z perskich czasów będzie potrafił rozplątać to zaklęcie, rzekł. Pamiętam takie powiedzenie, łatwo wezwać i fryta. Trudniej go zmusić, by cię nie spopielił. A nie sięgając do magii, łatwiej przebić dłoń niż ją uleczyć. Zgodziła się z nim Katrina. Pamiętaj jednak, Arnoldzie, o jednym. Naszym głównym celem nie jest pochwycenie Roxany. zaakcentowała mocno słowa nie jest. Owszem, jeśli takie zamierzenie by się powiodło, będziemy więcej niż zadowoleni, ale naszym głównym celem jest po pierwsze, wystawiła kciuk, sprawdzenie, czy roksana istnieje, a po drugie, wyprostowała wskazujący palec, upewnienie się i zbadanie, w jakiej formie owo istnienie się objawia. A potem, skrzywiła nieznacznie usta, potem ją po prostu usuniemy. Przez chwilę oboje milczeli. Czy akceptujesz to, Arnoldzie? Lewefel wiedział doskonale, że jego akceptacja, czy też brak tejże akceptacji w żaden sposób nie wpłynie na decyzje podjęte przez wewnętrzny krąg inkwizytorium. Tak, akceptuję, odparł. Czyżby? Katrina przyglądała mu się z lekkim rozbawieniem. No, oczywiście, że akceptuję, dodał pewniej. Z naturalnymi wątpliwościami, tym większymi, zważywszy na fakt, jak bardzo sprawa jest istotna i skomplikowana. Chciałbyś znowu ją mieć, prawda? Roxane, patrzyła na niego uważnie. Teraz dopiero zauważył, że jej oczy były szare z zielonymi plamkami na tęczówce. Bo o tym, że jej spojrzenie potrafiło być lodowato przenikliwe, wiedział już od dawna. Chyba tak. Odparł. Tak, na pewno tak. Sprostował. Teraz, wypowiadając te słowa na głos, zdał sobie sprawę, że od czasu rozmowy z Katarzyną cały czas z nadzieją myślał o możliwym powrocie roksany. Ta nadzieja tkwiła w nim i potężniała z dnia na dzień. Masz rację, rzekł jeszcze. Pragnę jej. Katrina doskonale wiedziała, że nie chodzi tu nawet o cień pragnienia natury erotycznej, że nie chodzi też o dawny sentyment nauczyciela do najzdolniejszej uczennicy. Tu chodziło tylko o wiedzę, którą można wyciągnąć z umysłu perskiej księżniczki. I zarówno Katrina, jak i Löwefel wiedzieli, że jeśli ceną za tę wiedzę miałoby być ostateczne zniszczenie duszy. Umysłu i życiowej esencji Roksany, to żadne z nich nawet przez chwilę by się nie zawahało przed uczynieniem takiego kroku. Katrina znów lekko uścisnęła dłoń Lewe potem wstała. Przyjdę do ciebie jutro. Zaraz po terci przygotuj się do ciężkiej podróży, przyjacielu. Inkwizytor teraz dopiero zdał sobie sprawę z faktu, że kiedy wejdą razem do nieświata, to zobaczy Katrinę w jej duchowej postaci jak będzie wyglądała jaki przybierze kształt wiedział że jest potężna ale w nieświecie on będzie w stanie tę potęgę dokładnie dostrzec i precyzyjnie ocenić ciekawość pierwszy stopień do piekła roześmiała się Katrina i nagle pod wpływem tego naturalnego śmiechu jej twarz zrobiła się dziewczęco promienna do zobaczenia arnoldzie kiedy odeszła i zamknęła za sobą drzwi, Lewefeld ciepło pomyślał o tym, że nazwała go przyjacielem. Oczywiście nie znaczyło to zupełnie nic. I dla niej, i dla niego, jedynym przyjacielem był Jezus Chrystus. I żadne z nich nie zawaha się przed zniszczeniem drugiego bez wątpliwości oraz bez skrupułów, jeśli tylko uwierzy, iż jest to czyn przedsięwzięty na chwałę świętej wiary ale niezależnie od tego wszystkiego usłyszenie słowa przyjacielu było bardzo miłe. Czasy, w których podróż do nieświata kosztowała Levefela wiele wysiłku, bólu i fizycznych dolegliwości minęły dawno temu. Teraz potrafił wnikać do owego uniwersum bez szczególnych wyrzeczeń oraz kłopotów, lecz z całą pewnością, najdelikatniej mówiąc, nie przepadał za podobnymi wędrówkami. Na szczęście ani nie musiał ich zbyt często podejmować, ani też nie obarczano go zadaniami wymagającymi podobnej aktywności. Przed podróżą zawsze dobrze było oczyścić ciało i umysł. Inkwizytor nie jadł nic od czasu kolacji poprzedniego dnia pił tylko wodę, dużo się modlił oraz medytował. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego. Że podróż z Katriną może być czymś znacznie więcej niż dotychczasowe wycieczki do nieświata. Może być to wyprawa, zarówno dużo bardziej niebezpieczna, jak i dająca szansę przerażającą szansę na poznanie nowego wymiaru owego uniwersum. Bo dokąd zaprowadzi go Katrina? Dokąd zaprowadzi go członkini wewnętrznego kręgu inkwizytorium, o której mocy, doświadczeniu i umiejętnościach mówiono zawsze i wszędzie z ogromnym szacunkiem. Jakie komnaty nieświata otworzą się przed lewefelem tylko dlatego, że Katrina będzie trzymała w dłoniach klucze? A może to wszystko kłamstwo, pomyślał? Może celem tej wyprawy wcale nie jest zlikwidowanie roksany, lecz. Pozyskanie jej moim kosztem. Może zrozumieli, że nie wydobędą ze mnie nic o szachor sefer, gdyż mimo najlepszych chęci nie jestem w stanie wskrzesić dawnych doświadczeń. Może ich celem stała się Roksana, a ja jestem zaledwie środkiem umożliwiającym osiągnięcie tegoż celu? Lewefel myślał o tym wszystkim nad wyraz chłodno, bez emocji, a przede wszystkim bez gniewu i żalu. Raczej ze zrozumieniem dla ludzi, którzy taką decyzję mogli podjąć. A jeśli tylko to właśnie przysłużyłoby się naszej sprawie, pomyślę jeśli dzięki temu szala zysków i strat przechyliłaby się na naszą stronę, będę szczęśliwy, mogąc w ten właśnie sposób przyczynić się do przyszłego zwycięstwa dobrych chrześcijan. I znowu już kilka chwil przed pukaniem do drzwi wiedział, że właśnie Katrina zmierza w stronę jego pokoju. Tak jak obiecała, pojawiła się zaraz po poterki. Tym razem była ubrana w prostą suknię z białego płótna i sandały na bosych stopach. Jej długie, rozpuszczone włosy sięgały niemal do pasa. Lewefela zachwyciło naturalne, delikatne piękno Katryny. Wyglądała niczym śliczna wiejska dziewczyna wybierająca się na letni spacer. Kto by się spodziewał, że te różowe, pełne usta potrafią wypowiadać słowa zabijające szybciej niż bełt wystrzelony z kuszy, pomyślał. Nie widziałem cię w tym wcieleniu, Katrino, powiedział. O, dzisiaj może czekać cię jeszcze wiele niespodzianek, odparła ze słodkim uśmiechem. Lewefel świetnie zrozumiał, że to jest ostrzeżenie i że nie wolno mu go zlekceważyć. Połóż się, a ja położę się obok ciebie, zarządziła i wskazała na łóżko. Im większa więź połączy nas tutaj, tym lepiej dla nas tam. Jak sobie życzysz? Kiedy ta ładna, smukła kobieta kładła się obok niego, lewefel serdecznie żałował, że nic nie czuje. Raczej, że nie odczuwa tego, co powinien odczuwać mężczyzna, kiedy kładzie się koło niego młoda, pociągająca niewiasta. Wiedział, że każdy normalny mężczyzna powinien doświadczać zainteresowania, zauroczenia, podniecenia, namiętności. Tymczasem on czuł zaledwie serdeczność. Było mu miło dotykać Katariny leżącej w jego ramionach i wtulającej się w niego całym ciałem. Było mu miło, Spoglądać w jej oczy. Było mu miło czuć na ustach jej oddech i czuć zapach jej ciała, który składał się głównie z zapachu samej skóry, ale też troszkę z woni ziół. No i na jej włosach pozostał dymny aromat kadzideł żarzących się w kaplicy. Wystarczy, że będziesz patrzył mi w oczy, Arnoldzie, powiedziała. Nie odrywaj wzroku, staraj się nie mrugać. I przede wszystkim na Chrystusa Mściciela. Niech ci nawet nie przyjdzie do głowy, by odsunąć się ode mnie. Te wypowiedziane z mocą słowa na Chrystusa Mściciela zabrzmiały tak niespodziewanie i tak dziwnie w jej ustach, że Lewefel o mało się nie uśmiechnął. Nie wypuszczę cię, obiecał jednak tylko. Podróż do nieświata zawsze niosła ze sobą niebezpieczeństwo. Nawet tak doświadczony inkwizytor jak Lowefell musiał czuć respekt i zachowywać ostrożność podczas pobytu w tym dziwnym uniwersum, które było między innymi czymś na kształt zdeformowanej, ale też głęboko mistycznej wersji realnego świata. Umiejętności Lewefela rosły z każdym rokiem, więc teraz nie musiałby się uciekać do metod tak prostych i niebezpiecznych, jak te, które stosował w czasie słynnej rebelii Wtedy został wysłany z ważną misją w sam środek buntu, który spustoszył część ziem cesarstwa. Wtedy widział bitwy, masakry i rzezie, wtedy też o mało nie zginął. I również wtedy musiał udać się w podróż do nieświata, stosując środki, które dziś wydawały mu się zarówno mało skuteczne, jak i prymitywne oraz niebezpieczne. Teraz wszystko mogło potoczyć się inaczej. A i sam nieświat był już dla inkwizytora znacznie bezpieczniejszym miejscem, co nie znaczy bezpiecznym. Bo nieświat był niczym dzikie zwierzę, zwierzę, które można wytresować, można obłaskawić, można badać jego zachowanie, instynkty, odruchy i zwyczaje, jednak zawsze, ale to zawsze należy pamiętać, iż owo zwierzę potrafi niespodziewanie zaatakować, zwłaszcza kiedy wyczuje krew lub słabość. Część nieświata swoją formą i strukturą przypominała do pewnego stopnia rzeczywisty świat. Powodem, dla którego wielu ludzi parających się magią odwiedzało nieświat, było jednak co innego. Oto właśnie tam, w tym przedziwnym, zdeformowanym uniwersum, wszelka aktywność magiczna jaśniała niczym odbity lustrami ogień latarni morskiej. Miejsca, w których użyto czarów, Zaklęte kryjówki nasączone magią księgi czy przedmioty w świecie rzeczywistym mogły być ukryte za zasłonami, ścianami lub barierami, ale w nieświecie jaśniały tak mocno, że nie można było ich pomylić z niczym innym. Również w nieświecie można było odszukać rzeczywistych ludzi, idąc za magicznymi nićmi wysnuwanymi z przedmiotów, które do nich należały. To prawda, że wiele było korzyści zapewnianych przez odwiedziny w nieświecie. Dla każdego, kto chciał rozwikłać tajemnice świata rzeczywistego, nieświat otwierał nowe możliwości. Ale pojawiały się też liczne niebezpieczeństwa. Dla ludzi mniej wprawionych, samo wybranie się w mistyczną podróż było dramatycznym przeżyciem, doświadczeniem wypełnionym bólem i strachem oraz rujnującym fizyczne zdrowie. Omdlenia. Wewnętrzne krwotoki, czasem nawet choroba, lub śmierć. Taki los spotykał ludzi, nieopatrznie pozwalających sobie na igranie z tą wielką, nie do końca pojmowalną siłą i z tym przerażającym uniwersum. A dlaczego było ono aż tak przerażające? Otóż dlatego. Że zamieszkiwały je istoty niektóre rozumne, niektóre kierowane instynktami, a niektóre zaledwie bezmyślnie egzystujące, dla których przybysz z prawdziwego świata, czy lepiej ujmując, duchowa esencja tegoż przybysza, gdyż to ona przecież podróżowała po nieświecie, kiedy ciało leżało w świecie rzeczywistym bezwładne, puste i pozbawione sił, zazwyczaj stanowił albo zagrożenie, albo pożądany przysmak. Niedoświadczonych podróżników owe istoty napawały przerażeniem. Doświadczeni umieli się przed nimi bronić lub je omijać. Najbardziej wprawieni potrafili korzystać z ich wyjątkowych mocy oraz zdolności. Nieświat był również miejscem pobytu wielu demonów, które właśnie tam czekały na możliwość przejścia do innego, bardziej interesującego uniwersum, albo też zajmowały się swoimi parszywymi sprawkami. A co było ciekawe? Dla każdego, kto odwiedzał nieświat w towarzystwie innych ludzi, tam, w tym mistycznym uniwersum, widziało się człowieka nie w jego fizycznej formie znanej ze świata realnego, a w formie duchowej, w formie, która kształtowana była przez osobowość, doświadczenie, magię, złe lub dobre uczynki oraz myśli a także, jak w przypadku Narsesa Lewefela, przez pamięć zaklętą w dawnych wcieleniach.